Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS, BS Tajemnic. Witam Was serdecznie w 363 odcinku tego podcastu, a dzisiaj... Sobota i dzisiaj koniec miesiąca, tak. Pierwszy miesiąc roku 2021 mamy za sobą. Miesiąc bardzo dziurawy, miesiąc z dziwnymi feriami, ale miesiąc, w którym też już dużo się działo. Nowi ludzie na rynku, nowe raporty na rynku, nowe biznesy, które się kręcą po Polsce i wiele, wiele innych ciekawych zdarzeń. Ja kilka z nich wybrałem dla Was do dzisiejszego EPT, czyli ekspresowego podsumowania tygodnia, a wszystkie inne możecie na co dzień czytać sobie na stronach Outsourcing portalu. Zacznę jednak od czegoś innego. Zacznę od zapowiedzi innego podcastu. Jak to w podcaście zapowiedź innego podcastu? No tak, dlatego że od początku roku zacząłem nagrywać drugi podcast, który dotyczy książek biznesowych albo książek o rozwoju osobistym. Jeżeli taka tematyka Cię interesuje, jeżeli lubisz czytać książki to wskakuj sobie na Spreakera, YouTube albo na jakąkolwiek inną platformę podcastową i znajdź sobie podcast pod nazwą Zaczytany, Zasłuchany. Tam raz na tydzień, bo w takich cyklach pojawiają się kolejne odcinki, prezentuję Ci informacje o książkach, które właśnie przeczytałem, więc dowiesz się, czy warto je czytać i co w nich w środku można znaleźć. Trzy książki z tego roku już są tam omówione. A czwarta będzie omówiona jutro. Jaka? Zobaczymy. Jeżeli chcesz posłuchać, to wskakuj na zaczytany, zasłuchany i tam się wszystkiego dowiesz. Ale dzisiaj wskakujemy do świata BSS-u, czyli nowoczesnych usług dla biznesu oraz jego bezpośredniego otoczenia. I jak to zwykle, mam w tym podcaście w soboty w EPT, czyli w ekspresowym podsumowaniu tygodnia. Najpierw powiem ci o tym, co się działo w. W samym podcaście potem jakie raporty i badania pojawiły się na rynku, następnie garść newsów, a następnie zapowiedzi ciekawych wydarzeń, inicjatyw czy też webinarów, na które warto poczekać, na które warto się zapisać i w których warto wziąć udział. To co? Zaczynamy? Zaczynamy! Tydzień w podcaście rozpoczął się w poniedziałek odcinkiem 359. W cyklach podcastu czasami zdarzają się odcinki pod hasłem Back to Basics, czyli taki powrót do podstaw. I tym razem opowiedziałem Wam o tym, co oznacza skrót OWS, a tak naprawdę OWS. Co to jest takiego? Z tego dowiecie się w odcinku 359. Wtorek to już odcinek 360, gdzie przedstawiłem Wam kolejną ciekawą firmę, która świadczy swoje usługi na terenie Polski. Tym razem jest tutaj mowa o firmie Kores. To dosyć młody podmiot, gdyż na rynku jest od dopiero około półtora roku, a już zdążył bardzo dużo zrobić. Działa w obszarze nieruchomości komercyjnych. Zapraszam do, z Was do wysłuchania tego odcinka. Środa to odcinek numer 361 i tym razem Focus on Poznań, edycja styczeń 2021. Tak, nowy raport dotyczący inwestycji BSS-owych w Poznaniu jest na rynku, nie można go ominąć w podcaście BSS bez tajemnic. Więc jeżeli nie chcecie go czytać, ale chcecie posłuchać, co jest w tym raporcie, to odcinek 361 jest dla Was. Czwartek to już odcinek 362 w którym tym razem skupiłem się na nowej aplikacji, czyli taki wątek technologiczny w podcaście BSSB BS Tajemnic i to tu usłyszysz o aplikacji, którą stworzyły biura coworkingowe, biura serwisowane, biura typu Flex pod brandem City Space. Co ta aplikacja może, co ty dzięki niej możesz zrobić, o tym posłuchasz w odcinku 362. Piątek był dniem bez podcastu, ale za to tego dnia nagrałem dwa odcinki z gośćmi i one ukażą się już w kolejnym tygodniu. Zapraszam Ciebie serdecznie do śledzenia uważnie podcastu BSS bez tajemnic, gdyż to tam będą kolejne elementy związane ze światem coworkingu, kolejne wydarzenia, w zasadzie nie tyle wydarzenia, co kolejne informacje pochodzące ze świata strategii sourcingowych. Tak, te dwa odcinki już są nagrane, a kolejne, zaraz niebawem, również się pojawią i również z zaproszonymi i gośćmi, tym razem z zagranicy. Proszę śledźcie uważnie podcast BSS bez tajemnic. Ja tymczasem wskakuję w raporty. O to co się działo w obszarze raportów. Analitycy Kuszman Wakefield podsumowali rok 2020 w odniesieniu do wrocławskiego rynku biurowego. Według danych w stolicy Dolnego Śląska w minionym roku pojawiło się tylko 57 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni biurowej, a rok 2021 zapowiada się podobnie. Pro wraz z PAIH, Urzędem Miasta Poznania, JLL oraz CPL Jobs opublikowały raport Focus on Poznań. To cykliczny raport Pro który stanowi esencję informacji dotyczących otoczenia inwestycyjnego sektora usług dla biznesu. Tym razem dotyczy on Poznania. Raport dostępny jest na stronach internetowych PROPROGRESSIO oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. HR na szpilkach Moniki Smulewicz opublikował 23. odsłonę HR Detektywów. To znakomite i treściwe zestawienie informacji i aktualności ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków. Od kilku ostatnich edycji HR Detektywi pojawiają się w wersji wideo, a skróty do tych opowiadań możecie znaleźć na stronach Outsourcing Portalu. Czas na newsy, czas na aktualności rynkowe. Polski Instytut Ekonomiczny poinformował, że spadek PKB w roku 2020 był niższy niż zakładano. Według przedstawicieli instytutu, którzy przytaczają dane z GUS, polska gospodarka skurczyła się o 2,8%, zaś najmocniej straciły inwestycje, które spadły o 8,4%. Firma Unum po raz drugi z rzędu uzyskała tytuł Inwestor w kapitał ludzki. Tytuł ten przyznaje Fundacja Digital Knowledge Observatory na podstawie badania opinii pracowników. Gratulacje dla Unum, drugi raz z rzędu ukłony w Waszą stronę. Firma Dehora Polska poruszyła istotny temat, jak firmy mogą lub powinny pomóc swoim pracownikom w trakcie i po lockdownie. Komfort psychiczny, lepsza komunikacja to tylko wybrane elementy z porad Dehora. Więcej na stronach Outsourcing Portal. InFakt podzielił się informacjami o tarczy finansowej 2.0. Jakie środki można otrzymać i na co można je przeznaczyć? O tym informują eksperci z InFact. Tym razem wsparcie kierowane jest do 45 branż, a czas ubiegania się o subwencję mija 28 lutego 2021 roku. Więcej oczywiście na stronach Outsourcing Portal. Skoro jesteśmy przy tematach pandemicznych, to warto jest przeczytać artykuł Kancelarii Chudziki wspólnicy, która odpowiada na pytanie, kto zapłaci przedsiębiorcom za pandemię. Artykuł ten pojawił się na stronach magazynu Outsourcing and more, a teraz można go przeczytać także na stronach Outsourcing Portal. Na koniec News Kadrowy, a dokładnie o awansach. W JLL kolejne osoby awansują w strukturach firmy. Piotr Kamiński objął funkcję dyrektora działu wynajmu powierzchni biurowej, a Michał Lis od teraz jest starszym dyrektorem i będzie opowiadał za rozwój usług JLL z obszaru doradztwa właścicielom obiektów biurowych na rynkach regionalnych w Polsce. Niosy za nami, przed nami zapowiedzi, oto i one. Trwa konkurs pomagaj z pasją, którego organizatorem jest Fundacja pro NGO. Celem konkursu jest zaangażowanie pracowników firm i korporacji do udziału w inicjatywie pomocowej. Rejestracja firm trwa do 12 lutego 2021. Nie przegapcie tej daty. 10 lutego Baker McKenzie poprowadzi tego dnia webinar Polska Strefa Inwestycji. O tym kto i jak może korzystać z różnego rodzaju pomocy publicznej opowiedzą Łukasz Targoszyński wraz z Michałem Maj. A ja też zrobię od siebie wprowadzenie do tego wydarzenia. Zapraszam, link do zgłoszeń w opisie do tego odcinka. 10 lutego HR na szpilkach Moniki Smulewicz organizuje szkolenie dotyczące rozliczania podatkowo-składkowego pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Start o 9 i 5 godzin wartościowych informacji, które przekaże Przemysław Jerzek. I na koniec pamiętajcie o OWS 21, ta międzynarodowa konferencja z sektora BSS organizowana przez IAOP. Startuje już 16 lutego. Słuchacze podcastu oraz członkowie Klubu Pro Progresjo i czytelnicy Outsourcing Portal mają 10% rabat na zakup biletów na to wydarzenie, a kod, który temu towarzyszy, to OP10. I takie było EPT dzisiaj, na koniec miesiąca stycznia 2021 roku. Niby pierwszy miesiąc za nami, ale rok się dopiero rozkręca, i może to jest dobry czas dla Waszych firm. Jeżeli sektor usług dla biznesu jest Wam bliski, jeżeli działacie w tym sektorze, jeżeli działacie w jego bezpośrednim otoczeniu, na przykład prowadzicie kancelarię prawną, agencję nieruchomości, agencję HR-ową bądź firmę doradczą, to zapraszam was serdecznie do dołączenia do klubu Pro Progresio. Stworzyliśmy tutaj w ciągu ostatnich 8 lat niesamowitą społeczność firm, które są związane z tematyką BSS i ta społeczność co roku się rozwija. To członkowie klubu Pro Progresio mają do swojej dyspozycji i outsourcing portal i magazyn Outsourcing and More i kontaktują się ze sobą nawzajem i dostają co tydzień porcje świeżych informacji o tym, co ciekawego dzieje się w całej branży. Ja mam przyjemność na co dzień stać na czele klubu Pro Progressio. Jeżeli Ty i Twoja firma chcielibyście ze mną, z nami, współpracować, to zapraszam Was serdecznie, bo jest kawał ciekawej pracy do zrobienia. W sektorze usług dla biznesu. Ja Wam dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję też i Tobie za to spotkanie. Jak widzisz, dzisiaj naprzemiennie używałem czy to zwracam się do Ciebie osobiście, czy też do Was, jako do grupy słuchaczy, widzów tego podcastu, który publikowany jest na platformach audio, ale także i na YouTube. No i dobrnęliśmy do samego końca. Ja tutaj stawiam kropkę, niezmiennie podziękowania moje kieruję na ręce Marzeny Sawickiej z firmy Healway, która jest patronką tego podcastu na platformie Patronite. Jeżeli i Tobie, i Wam podoba się to moje gadanie, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie sobie ten podcast, a ja z Wami widzę i słyszę się już niebawem. Tymczasem koniec, dziękuję, na razie, udanego weekendu, cześć!